ogłaszam przerwę obrady 53 sesji Rady Miasta Sejny. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Proszę, proszę o głos. Proszę bardzo. Więc to, co pan przed chwilą powiedział o statusie prawnym tej działki, po pierwsze, jest powaga rzeczy osądzonej. Było postępowanie administracyjne prowadzone, jeżeli chodzi o tę działkę, i tam mój poprzednik podał ważną, prawomocną decyzję, w związku z czym budowanie kończego bloku nie ma sensu. Rozmawialiśmy z tym panem wielokrotnie, bo były jego inne plany. Państwa rola tylko i wyłącznie ogranicza się do tego, żeby umożliwić burmistrzowi w ogóle rozmowy. Jak się one potoczą, zupełnie w tym nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, o planie zagospodarowania przestrzennego i o tym, czy był sens ruszać cały plan, to już nigdy nie było, dlatego że jeszcze byśmy nie mieli tej pierwszej części skończonej. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Byłoby to szkoda dla miasta, również na strefę, o którą pan tak podobno walczy. Dobrze, dziękuję. Do tego tematu pani burmistrz, ja bym proponował w negocjacjach z tym panem próbować zamienić jakieś wyrządy miasta Sejny na tamte, bo ta kwota, którą on oferuje, a na pewno nie zejdzie z tej kwoty, to trochę przelasta. Na razie, jeżeli państwo nie zgodzicie się na tą, rozmowę moją z nim, czyli że przez zgodę na gówno, to nie, to spadnie odpowiedzialność na was. Dobrze, dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości? Kto jest za? Raz. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Cztery. Kto jest przeciw? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce numer geodezyjny 1500. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Na Komisji Budżetowej był wniosek, ja go teraz złożę, o brzmieniu: wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 480 położonej przy ulicy Powstańców Sojeńskich w Sejnach, niezbędnej do przebiegu drogi ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sejna. Kto jest za proponowanym wnioskiem? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
Przeciął głos. Jeszcze raz, kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, ja się powtórzę. Decyzja została podjęta już. Zawód działa wstecz. I teraz prosimy umowę pisarską i prosiłbym nie narażać miasta na dodatkowe koszty zwiększenia cywilnoprawne, bo właśnie Państwo narażacie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepisujemy całą uchwałę. To jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wraz z wnioskiem. To jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Dwa. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na postanowienie służebności przez Sejm na działce nr 1597 położonej w Sejmach w części o powierzchni 107 metrów kwadratowych. Ktoś ma jakieś pytania? To było na komisjach wyjaśniane, tak samo się przejdziemy do głosowania. Kto jest za, za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zgody na służebność? Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Kontrolowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejmach na rok 2018. Tutaj Pani nie ma, ale na komisjach było wszystko omawiane. Ktoś ma jakieś pytania? Jak nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat. Też było omawiane na komisjach. Ktoś ma jakieś pytania? Wszystko zostało wyjaśnione. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat? Jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sejmickiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Ktoś ma jakieś pytania? Jak nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi? Jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wprowadzono przez miasto Sejny publiczny przedszkolu miejskim imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeśli ma jakieś pytania, to było wyjaśnione na komisjach. Jeśli ma pytania, to proszę. Jak nie, przystąpię do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Sejny. Tutaj było omawiane, przedstawiane na komisjach. Ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Jak nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Sejny na lata 2018-2024. Ktoś ma jakieś pytania odnośnie programu? Tutaj było wyjaśniane, że to jest tylko wpisane. Tutaj prowadzamy te przedsięwzięcia, za które dostaliśmy pieniądze, czyli te dwa transgraniczne i oświetlenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejny? Jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Sejny na rok 2017. Sprawozdania były przekazane wszystkim radnym. Mogli się zapoznać z tymi sprawozdaniami. Ktoś ma jakieś zastrzeżenia do sprawozdań? Nie, to przechodzimy do punktu 21. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2017. Panie Burmistrzu. Dziękuję. Pan czytał już dwa razy na komisjach, także dziękuję mi za zapoznanie się. Przystępujemy do punktu 22. Sprawozdanie z realizacji
miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w miasto Sejmie od 2017. Czytać? Nie, bo na komisjach to było przedstawiane. Przejdziemy do punktu 23. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sejmie na 2017. Pan dyrektor jest, może kierownik, może parę słów, ale krótko. Materiały zawierają jakby opis, nie mieliście Państwo okazji się zapoznać. Ja mogę powiedzieć trochę o potrzebach pomocy społecznej, bo przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem kierownika ośrodka pomocy społecznej, więc potrzebami jest zabezpieczenie finansów na realizację świadczeń zarówno w ramach zadań zleconych, jak i w zadań własnych do prawidłowej realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Potrzebujemy również zabezpieczenia w postaci środków finansowych dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Z analizy struktury wiekowej mieszkańców miasta Sejny wynika, że będziemy potrzebowali zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze i całodobową opiekę dla osób starszych, czyli tak zwane domy pomocy społecznej. A ja mam pytanie takie krótkie, bo z tamtego roku tam było chyba głowa stanowiska u Was nieobsadzone. Czy ilość teraz jest wystarczająca ilość pracowników? Tak jest. Mamy w tej chwili 4 pracowników socjalnych. 4, tak było? Już mogę powiedzieć, że daliśmy na 3. Bardzo struktura zatrudnienia na przełomie miesięcy jakby bardzo różnie się kształtowała i to też jest w materiałach, zaraz mogę powiedzieć. Nie, no chodziło, że nieobsadzone były daty, rozumiem, że zostały już uzupełnione. Tak, ja stan za stany przyjęłam 4 pracowników socjalnych. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Przejdziemy do punktu 24. Odpowiedzi na interpelacje do pytania rady. Panie burmistrzu? To sobie liczę, czy odpowiedź już mam? Ja bym to już zresztą to będziemy pisać na musimy to sprzątać. Przychodzi do rozmowy. Musimy to sprzątać w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że przejdziemy na nowy system sprzątania miasta. To zależy od wniosków przez wojewódzkę. Mam nadzieję, że zostanie to sfinansowane i nie zapisze rolę. Wtedy centrum będzie bardziej zadbane, bo inaczej to będzie traktować te zadania. Pan Dzikowski pytał o... Ale jeszcze Panie Burmistrzu, mogę do tego swojej interpelacji. Panie Burmistrzu, na temat tego skweru, to... Ja mogę poprosić grzecznym bliznom, żeby to sprzątali swoje. No niech zagospodarują, czy tam ma być trawny, czy kwietnik, to jeżeli kwietnik, to kwiaty. Jak... Tylko miasto z tą firmą ma do czynienia, też wspólnota, która tam obok urzęduje i te rozmowy zawsze są, powiedzmy, nacykowane prawem zrozumienia, tak ogólnie mówiąc. Wyślę pismo, postaram się zadzwonić do kogoś, kto jest władny zarządzać tym terenem, to ma obowiązek. Sprzątać na swoim terenie. Tak samo Panie Burmistrzu i dotyczy to i posesji prywatnej na terenie miasta. Miasto Sejmy zrobi to, co zgodnie z prawem może zrobić. Nic więcej nie może, i tylko zgodnie z prawem. I o to tylko proszę. Więc to, co zgodnie z prawem możemy zrobić, będziemy robić. Czy któryś z radnych rzeczy sobie jeszcze Tego determinuje. Nie mam zielonego pojęcia, czy złożyliśmy, myśmy nie złożyliśmy, pisało coś takiego, oczywiście taka czynność jest potrzebna, mamy też w latach, kiedy nie było takiej pomocy, to już mamy, na naszym gruncie mamy zeskładowane, bo jeden czeka na odebranie, więc na pewno pozbycie się eternitu będziemy musieli jakoś uruchomić. Proszę powiedzieć Panu Burmistrzu, czy jakieś takie wnioski od mieszkańców gminy? O dofinansowanie? W tym roku nie słyszałem. W poprzednich latach wielokrotnie zdarzało się, akurat to przypadało na przykład na okres, kiedy mieliśmy jakąś tam karę zapłacić za prowadzenie wód i nie mieliśmy zaświadczenia z wojewódzkiego funduszu o niezaleganiu, o z opłatami. W związku z czym mieliśmy jakby... Wiem, że w poprzednich latach były problemy.
jaki jest stan na dzień dzisiejszy, czy poramy się z zaległościami? Nie wiem. Na pewno na przodu z budynków miejskich mamy też złożone termin. No i trzeba się to podbić, zeskładować i będziemy występować. Czy w tym roku wpłynęła, w poprzednich latach wtedy my występujemy do wojewódzkiego i oni dofinansowują nas do zadania. Radio, telewizji, niektóre samorządy już w 100% pokrywają zdjęcie i utylizację. To jest koszt. Czy należy te interpelacje pan będzie odpowiadał, czy na piśmie pan odpowiadał? Radni mogą się zgodzić. Ja zadałem już 3 razy pytanie, czy któryś radny życzy sobie odpowiedź ustną na interpelację. Pan nie poproszę i życzy sobie, tak proszę bardzo. Będziemy przykładać moc z powrotem. Moc będziemy przykładać w inne miejsce wtedy, kiedy będzie jakaś szansa na remont tego budynku, inaczej jest to po prostu bezcelowe. Jedną z takich możliwości, które skłoni mnie do podjęcia takiej decyzji, będzie pozyskanie jakichkolwiek pieniędzy, które by stworzyła budowę infrastruktury albo modernizacji. Przeanalizowaliśmy stany techniczne naszych budynków. Jesteśmy zorientowani mniej więcej, które zadania są łatwe, które proste. Wykonany został projekt budowlany na budynek przy Wileńskiej. Przypomnę, że w zeszłym roku państwo przesunęliście pieniądze tymi samymi hasłami. Doprowadziliście do tego, że w zeszłym roku nie mogliśmy zrobić podłączenia kanalizacji i zrobienia parkingu przy ulicy Wileńskiej. W tym roku próbujecie skłonić nas do jakiejś, znaczy próbujecie zrobić takie wrażenie, że racjonalne jest tam lokowanie jakichkolwiek instytucji. Otóż nie, bez głębokiej przebudowy, polegającej chociażby na tym, co powiedziałem, czym nie zrobiliśmy w latach poprzednich, podłączenie do kanalizacji, umieszczanie tam instytucji publicznych racji nie ma, dlatego że ten budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i trzeba zrobić kompleksowy remont. Kosztorys został zrobiony, projekt możecie obejrzeć. Różne można wymyślać zastosowania do tego budynku. Tak czy inaczej, próg inwestycji jest wysoki w tej chwili bez dofinansowania zewnętrznego, dla nas praktycznie nieakceptowany. Czy macie pytania? Jak nie chcę przeczytać odpowiedzi burmistrza udzielone na zapytania rady z poprzedniej sesji. Pytanie. Zgłosił się przedsiębiorca, który za darmo zabrał wiedzę pobyt, tylko chce ten pobyt na Lubuszczyźnie. Czy jest zgoda bezkosztowo przekazać pomnik do przedsiębiorców? Odpowiedź. Nie zgłosił się przedsiębiorca. Pytanie. Kończy się luty. Czy z tego, co pan w Radiu 5 powiadał publicznie, że z końcem lutego zostanie zdemontowany pomnik w parku? Czy jakaś nastąpiła zmiana? Czy nastąpi demontaż tego pomnika? Co pan mówił, że do końca lutego zdemontuje? A jak nie, to zrobi ten wojewoda. Odpowiedź. Rozbiór teraz stąpi 21 marca. Pytanie mam. Pytanie odnośnie oświetlenia. Tak jak mówiłem, że na każdej sesji będę to pytał. Kiedy zacząć świecić lampy LED-owe, które zostały wymienione? Odpowiedź. Lampy zaczną świecić po naprawie. Pytanie dotyczące Wojska Polskiego. Ulica Wojska Polskiego zaczyna się od ronda wylotowego w kierunku Surowa do końca przy ulicy 1 Maja przy Masali. Chciałem zapytać o przyszłość tej drugiej części ulicy Wojska Polskiego do 1 Maja. Odpowiedź. Miasto rozpoczęło pracę koncepcyjną nad budową ulicy w pełnym przebiegu. Pytanie. Tu chodzi. Proszę, aby dyrektorzy placówek oświatowych, które funkcjonują w Sejna, dokonali sytuacji symulacyjnej symulacji przestrzennej, że tak powiem, na 3-4 lata swojej sytuacji lokalowej i demograficznej. Chodzi mi o liczbę dzieci, liczbę klas. Jak wiadomo, rozmawialiśmy tutaj w przerwie szkoły średniej, dokonują takich symulacji. Liczenie dzieci nie tylko na terenie miasta, ale i w obrębie powiatu co roku, bo taka istnieje potrzeba. Rozmawialiśmy tutaj o żłobku, o adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej, ale tak za bardzo nie znamy rozpoznania, jaka będzie potrzebna tych placówek zarówno przy szkołach, jak i szkoły na rok 2-3. Jakie będą konsekwencje coraz mniejszej liczby dzieci? Burmistrz sam na święcie w Domu Litewskim mówił, że demografia jest tak, że urodziło się 50 dzieci. Odpowiedź. W dołączeniu przedstawiam odpowiedź pani
Beaty Cigleckiej, dyrektor przedszkola. To odpowiedź to w roku szkolnym dzieci 6-letnie 43 osoby, dzieci 5-letnie 58, dzieci 4-letnie 53, dzieci 3-letnie 37. Rok szkolny 2019-2020, dzieci 6-letnie 58, dzieci 5-letnie 53, dzieci 4-letnie 37, dzieci 3-letnie 46. Rok 2020-2021, dzieci 6-letnie 53, dzieci 5-letnie 37, dzieci 4-letnie 46, dzieci 3-letnie 55. I jeszcze tutaj jest zestawienie. Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzyńskiego Chwala Sejna. Lata 2018-2019, ilość udziałów 6, razem 25. Lata 2019-2020, liczba udziałów 6, ilość udziałów klas 4, 8, 15, razem 21. Liczba udziałów 3, lata 20-21, liczba udziałów klas 1, 3, 6, liczba oddziałów 4, 8, 12, razem 18 oddziałów. Także o 7 oddziałów mniej będzie w roku 2021. To jest dużo już. W latach 22-23 liczba oddziałów 5, 1, 3, 4, 8, 13, razem 18 oddziałów. Też bardzo mało. Lata 23-24 liczba oddziałów 1, 3, 5. Oddziałów 4, 8, 13, razem 18 oddziałów, a w latach 24-25 razem będzie oddziałów 16, także będzie 2 trzecie pusta szkoła. Także 16 oddziałów razem 20 to jest bardzo mało. To jest 300 parę dzieci, także tutaj druga szkoła będzie całkowita pusta, tak jak już wcześniej wspominałem, gimnazjum Podlaskie będzie puste i będzie niewykorzystane w całości. Będziemy to, co mówiliśmy, że wszystkie instytucje takie jak Klub Seniora, żeby tam umieścić, to byłoby z pożytkiem dla wszystkich, bo szkoła jest piękna, duża, każda tam instytucja by miała super warunki. Tym bardziej, że i tak trzeba jest, proszę nie przeszkadzać. No to są sprawy różne. Także proszę przyjrzeć. Jaki kontrolujemy, panie Rzepiejewski? To jest odpowiedź na interpelację i odpowiedzi burmistrza. A to są odpowiedzi. Nie radio Rzepiejewski, tylko odpowiedzi. Proszę zacząć następne punkty i się udzielać. Proszę nie przeszkadzać.